Na tych nowoczesnych stadionach, które przypominają głębokie studnie, jest niemożliwe, po prostu trzeba patrzeć na telebim, ewentualnie w telewizor, żeby cokolwiek zobaczyć. No a za chwilę pierwszy bieg na 100 metrów wieloboistów. Mówiłeś o Wiesiołku, rekord życiowy 8140 Polaka, 8095 osiągnął w tym roku, a te absencje tych gwiazd wieloboju oczywiście wynikają stąd, że oni przede wszystkim przygotowują się do igrzysk i startują w konkurencjach poszczególnych. To się złoży pewno na formę olimpijską. Dopingujemy bardzo Pawła, a w tym pierwszym biegu zobaczymy reprezentanta Szwajcarii, Fringellego, Darko Pešić, Montenegro, czyli Czarnogóra, Nils Pitmobil, z którego obserwowaliśmy, Belg, Szwed Nilsson, Norwek Riese, Straub z Niemiec i Estończyk Oiglane. Niemcy, o właśnie, to w tej chwili Darko Pešić. On na torze trzecim, od drugiego toru są tutaj zajęte miejsca. Nils Pitmobil na torze czwartym, 11-15 w tym roku rekord życiowy. To są ci stosunkowo najwolniejsi z wieloboistów. To jest Markus Nilsson, 25-letni Szwed, wolno biega na 100 metrów. 11-24 rekord życiowy w tym roku, 11-29 to Lars Wikan Riese z Norwegii, 11-16 rekord życiowy, a to właśnie René Strass, reprezentant Niemiec, rekord 11.05, 11.42 w tym sezonie, i Estończyk Janek Oiglane. Z Estończyków chyba piąty czy szósty dopiero zawodnik, no ale akurat tak się złożyło, że tych najlepszych nie przysłano. Wiesiołek biega w tym biegu czwartym, tak jak mówiliśmy, on biega w najszybszej grupie sprinterów wieloboistów. 10.74, taki jest rekord Polaka życiowy z tego sezonu zresztą, a więc jest przygotowany szybkościowo. Zobaczymy na razie ta pierwsza grupa. Tutaj przypomnimy Państwu, którzy rzadziej oglądają zawody lekkoatletyczne, chodzi przede wszystkim o wyniki, bo one się przekładają na punkty. Akurat 100 metrówka jest nieźle punktowana, kiedy złamie się 11 sekund. Akurat dla tych stawki zawodników w pierwszym biegu to będzie chyba granica nie do złamania, bo tutaj najszybszy, najlepszy z nich rekord życiowy ma Niemiec Strauss, René Strauss, 11,05. Ewentualnie Pitmobil z 11.15, za takie wyniki 11.15 można dostać 825 punktów. A za wynik w granicach rekordu życiowego naszego Pawła Wiesiołka 924, więc tutaj można 70 parę punktów od razu do tych rywali zyskać. Fringell i Pitmobil 102, tutaj żądła takie sprinterskie. Zobaczymy, czy te żądła ukłują. Pitmobil, dobre wyjście z bloków i on w tej chwili prowadzi. Dość równo idą ławą, tam chyba na pierwszym torze i na trzecim torze, czyli wydaje się, że Fringelli ze Szwajcarii i tak Pitmobil. Pitmobil, Fringelli, a więc ta dwójka nie zawiodła naszych oczekiwań. Patrzmy na wiatr, wiesz, bo boję się o tyle, że gdyby wiatr był przeciwny, dzisiaj są mocne podmuchy, to z tego rekordu życiowego i jednocześnie mimo olimpijskiego Pawła Wiesiołka, no byłoby trudno. Ten wiatr, bo ja nie zwróciłem uwagi, zobaczymy jeszcze, nie, ta tablica wietrzna jeszcze nie działa, 11.18 Nils Pitmobil, a więc blisko rekordu życiowego, 11.15 ma z tego sezonu reprezentant Belgii. Jeśli chodzi o starty Polaków w Mistrzostwach Europy wieloboistów, no warto przypomnieć oczywiście przede wszystkim złotego medalistę z Rzymu z 1974 roku, Ryszarda Skowronka. Srebrny medal w Paryżu w 1938, a więc bardzo, bardzo dawno temu zdobył znany, wybitny lekkoatleta, a potem prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Witold Gierutto. No i Jerzy Płaszczyk w pierwszych Mistrzostwach Europy, mówiliśmy o tym, w 1934 roku w Turynie był brązowym medalistą, a więc mamy pewne sukcesy.